Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marek Obragi, a to jest kolejny materiał z gry Devil May Cry 5 na maksymalnym poziomie trudności, czyli piekło i piekło bodaj. Dobra, no to co? Jedziemy dalej. Misja piąta. Demoniczny miecz Sparty. Towarzyszące wirus sprawiły się z wielkim demonem pasożytującym w korzeniach Tifota, ale gigantyczny. Przypominający czołg potwór pojawił się nagle i zniszczył drogę, sprzątając wir podziemia. czerwca, godzina 7:27. Poszukajmy jakiegoś kasyna. Then I guess we have some clearing up to do. And me without my gardening shears. Sekatora. Powiem szczerze, tutaj, jak teraz mieliśmy w misji czwartej łatwego bossa, tak w piątej szykuje się kolejna męczarnia. Tutaj będzie ten galwaniczny rycerz, taka jego pierwsza forma, a z drugą formą to nawet nie mówić, co to będzie. Na pierwszym hicie, jak dostajemy raz na hit, nie? Znaczy giniemy na hicie. Aż mi się nie chce po prostu, ale dobra, spróbujemy. Początek misji, misja piąta. Cieszę się, że z buta dostał. A jak? Z buta wjeżdżam, jednym strzałem wyłamuję zamek, yeah! Kocham tą nutę. Nie jestem za bardzo za hip-hopem, ale... No niech mi się to ładuje. No, tutaj jest ciężki boss na piątej misji. Naprawdę, ten galwaniczny. A co ja będę mówił? Wszyscy i ty, oczywiście, wszyscy się o tym przekonają. Ty też, Diablico. Na pewno. Fajnie mi, że mi się ten pasek przemiany w demona ładuje co jakiś czas. To mnie bardzo rajcuje. Dobra. O Jezus, już na samym wejściu dostałem. Jak mnie to drzaźnie tutaj. Nie lubię tych potworów, które tutaj są właśnie. Tych jaszczurów. Widzieliśmy już je w wykonaniu Nero. I tam już były przekurwione. Dobra, tu już jeszcze koniec, a jeszcze jeden jest. Gdzie on jest w ogóle? Taka kamera zaczęła mi skakać w pewnym momencie. Gdzie ta cholera? Ja nic nie widzę za bardzo. A, dobra. Muszę jakoś opuścić tego przemianem demona. Muszę go wykończyć. Okej. Ale mnie nie boli to, że straciliśmy to jedno wskrzeszenie, bo jak mówię, musimy się nauczyć tej areny, tego dojścia do bossa, bo na tym to polega ta gra, na tym najcięższym poziomie trudności, gdzie giniemy po prostu na hita, byśmy się uczyli danych lokacji dojścia do bossa, żebyśmy jak najmniej właśnie tracili tych wskrzeszeń. Co się nie chce, dajesz do przodu i tyle, ciśnij w tą gierkę, Diablica. Takie jaszczury jak u mnie w robocie. Dokładnie. Musimy pozamiatać hołotę, co nie? Takie jaszczury jak u mnie w robocie. Dobra. Kocham cię, Diablico, za to poczucie humoru. Diablico, powiem, tak ładnie powiedzieć. A nie jak jakiś wieśniak z baru. Return.
Jasne. Sobie tutaj przejdziemy. No i tutaj jest ten chwast. No właśnie, to jest jeden z tych korzeni tego potwora, który tam łazi na powierzchni. Muszę na to gówno uważać, bo nie wiem jakie, do czego to, na co to gówno stać. Dobra, zniknęło. He. Wieśniak z baru, dobra, dobra. Diablica. Powiedziane ładnie, z akcentem. No, ty dobrze wiesz, że ja umiem ładniej mówić. Ale nie dla innych widzów, żeby nie było. Dobra, tu mam czerwone kule. Tutaj też chyba to dojście do bossa nie jest jakieś mega wykwitnie ciężkie. To tutaj będzie. Dobra, te z sikierami. Tutaj widzę już tą beczkę, to mogłbym to wysadzić. O, właśnie. Ojeju, znowu to gówno. Dobra, dawaj tego koszmara, bo jak automatycznie przywołamy koszmar, to jak w hibernacji są te dwa pozostałe demony, to jak przywołamy koszmar, to one się od razu respią. To jest zajebisty pozytyw. Dobra, ale jakbyś mógł tego demona opuścić, bo ja nie wiem jak się schodzi z niego. Bo ja nie jestem w stanie wykańczać demony, jeżeli siedzę na tym wielku ludzie. Ej, nie mogę w ogóle z tego wyjść. A, dobra, inaczej to zrobimy. Po prostu nacisnę L1 i wycofam go. Dobra. Ej, ale widzę, że napływ hołoty ciąg dalszy. O nie, tylko nie to gówno. Znowu ta pinda, kurwa, za strzami. A widzę, że nie ma pomocników. Bardzo dobrze. Patrzcie, jak ona się teleportuje, kurwa chamsko. Jak mnie to drzaźni. Dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją. Dobra, widzimy ten pasek życia jej, ale jak mówię, ona się lubi chamsko teleportować. Ja czasami jej z oczu nie stracił. Dobra, jest. Dobra, ładnie. Wiem, wiem. No właśnie. No właśnie. Dobra, odwołaj demona. Znaczy koszmara. Muszę się jakoś posługiwać tymi ich nazwami, żeby wiadomo było, o co chodzi. Diablica, ta pinda z ostrzami jest kurwa tak upierdliwa jak w DMC4. Ona też była w Devil May Cry 4, ja nie pamiętam za bardzo, ty przechodziłaś. Jak mówię, ja to oglądałem dużo, mało grałem i dużo oglądałem gameplay za gnoja u tych znajomych, których już nie utrzymuje kontaktów, oni wtedy ci orali w tego DMC4. Dobra, ogólnie tu teoretycznie jest przejście do ukrytej misji, ale po co mi ta ukryta misja jest potrzebna? Także ja pójdę dalej, zwłaszcza, że jeżeli rozwalimy tę arenę, to tam dojścia jeszcze do tej ukrytej misji bronią po prostu silne przeciwniki, silne moby, a mi jest szkoda po prostu ryzykować. Wiecie, ten kolejny kamień skrzeszczenia tak już straciłem. Okej. Okay. Teraz idziemy sobie tutaj, okej.
Chyba. Tu są kamienie. Te białe kamienie takie to są do regeneracji chyba demonicznej przemiany. No nie jest potrzebna, bo mam akurat na maksa. No już można powiedzieć, że jestem w połowie drogi do bossa. O, drzewko, bardzo mnie to cieszy. Ojej. Dobra. Dobra, wycofaj ten koszmar. Przez przypadek ten koszmar to nacisnąłem. Znaczy, myli mi się L1 z L2. L2 to jest wzmocnienie demonów, a L1 to jest przywołanie koszmaru. Niestety przez przypadek go tutaj przywołałem. Była i to nie jedna. Były te mendy wredne też i ciężko było je pokonać. No to jest przejebane z nimi, powiem szczerze, naprawdę. To jest jeden z najcięższych przeciwników, ale nie najcięższy. Najcięższy przeciwnik pojawi się w Dante. Znaczy w rozgrywce, kiedy będziemy kierować Dante. I tam będzie przekurwiony przeciwnik. Hunter się nazywa. Shodan chyba mówił wtedy, pamiętam. Jeden z tutaj z moich znajomych na Twitchu. Ja grałem Devil May Cry 4. Nie wiedziałem, że można sobie pomóc oglądając gameplayer. Teraz to znam tę część na pamięć. A no widzisz. To jest też gówno wredne. Królowa szkodników. Królowa Empusa. Okej. Przytulanka mojej kierowniczki, nie? Oj. Trzeba uważać na te jej skoki. No ładnie. Oho. Powiem wam szczerze, nieładnie to wygląda, bo straciłem panowanie nad sytuacją. Mam nadzieję, że ją jakoś w miarę wykończę. To chyba powinna być już moja zdzira. Jest, dobra. Koniec zabawy. Ładnie. Super sexy style mi się wbił, czyli najsilniejsza ranga. Także nie jest źle. Dobra, ja sobie poczekam w miarę, aż mi się naładuje ten fioletowy pasek. Przemiany w demona, chyba że sobie tutaj przy okazji jeszcze sprawdzimy. Czy coś jest, ale raczej tutaj nic nie ma. Nic nie widzę, przynajmniej chodzi mi o te czerwone kule, nie? Diablica. Wygląda jak wielki komar z przemytu, z Afryki. Dokładnie. Dokładnie. Wygląda jak największa przyjaciółka mojej kierowniczki. Yeah! Oj, Marek debilu, no. Dobra, pasek demona mi się, znaczy koszmaru mi się przeładował, znaczy naładował cały. Okej. O Jezu, znowu ten post. Metalowy. Ładnie. No taka prawda, mówię ci. No, pozbyłem się tego gówna. Tak, zniknął. No tutaj. Jesteśmy koło takich kulek, czyli do miejsca, gdzie dany demon uległ hibernacji. To jak jesteśmy bliżej, to oczywiście szybciej dochodzi do sił, ale to chyba wszyscy wiedzą. To sam się wyobrażam. A bo ja tak lubię czasami na live'ach. Moja najdroższa. Ja tak lubię na swoich live'ach. Tak. No idzie się przyzwyczaić. Bo patelnię w gotowości mam. Okej, okay, dobra, ja już się nic nie odzywam. Bo ja tu zaraz będę gameplay prowadził z podbitym okiem. I tyle będzie mojego szczęścia. Bo tutaj mogę przejść, czy nie mogę? Mogę. Tutaj nic nie ma. No dobra, w takim razie kierujemy się tam. Przeszkoda tego jednego wskrzeszenia, niestety.
Na razie idzie nam całkiem dobrze. Droga ewakuacyjna. Dobra, tutaj trochę czerwonych kulek pozbieraliśmy. Tam jeszcze są, a nie wiem jakim cudem. Czy muszę zejść na dół po prostu, czy jak? Chyba tak, bo tam na dole jest też ten krwiak cały, który usunie ten chwast demoniczny owy. Dobra. Teraz tutaj sobie możemy te kule czerwone zebrać, które nie były dostępne przed chwilą. No, tylko byś w dziury, kurwa, zaglądał, kruku wredny. O, ja pamiętam tą miejscówkę. Tutaj będą cholerne znowu te jaszczury. Jak u ciebie diablica w robocie. Diablica. Dziwo, tak powinno mówić, diablica. Zgaduję, że tędy. Ale no, Ameryki żeś nie odkrył. Dobra. Chyba jest jeszcze ten z tasakiem. No, już jest mój. No, ale coś mi się wydaje, że to będzie druga tura wyborów. No a jak? O, te tancące gówna. Dobra, tutaj musimy wziąć koszmar. Dobra, i dawaj, na maksa. Bo tutaj już te te tancereczki z piekła rodem nie są już za... za łatwym przeciwnikiem! Nie wiem, co tu się dzieje. Jeju, straciłem kontrolę nad sytuacją, niestety. Jeju, co tu się dzieje? Dobra, tego mogę wykończyć. Dobra, dwóch załatwiony. A nie ten jeszcze. Super sexy style, yeah! Dzieci widzowie po wypłacie chyba uciekli, albo albo diabłów się boją, możliwe. Boją się jakby to powiedzieć, najmroczniejszego teamu tutaj, kurwa, na całym Twitchu. No dobrze powiedziałem. Najpiekielniejszego teamu na tym Twitchu się boją. Czyli mnie i ciebie. Nikogo tu nie ma, wszystkich wywiało. Wiesz, wszyscy głodowali, bo to wiesz, na Twitchu słabe zarobki, nie? No to wszystko tylko wypłaty dostało, to już kurwa, do baru, do McDonalda, na wpieprzanie. Do garu polecieli. Oni się tam nadają. Dobra, tutaj też będą gdzieś te jaszczury, z tego co pamiętam. No. Ojej. Dobra. Może przewać koszmar. Ojej, też jaszczur się na mnie szykuje. Dobra. Coś jeszcze? Dobra, wycofaj koszmar, ale tu definitywnie ktoś jeszcze jest, bo jest muzyka cały czas. Już jesteśmy przy końcu misji. Dobre, dobre. Jak mówię, no wszystko do koryta poleciało. No, chlać to do chlania to każdy pierwszy jest, ale żeby oglądać to nie ma komu. O Jezus! Oli mnie zaskoczył. Gdzie on jest? Dobra. Dobra, mamy go. Pięknie, ale dostał w piździec. I no roz. Okej, nie jest na razie źle. Przydałby mi się taki koszmar.
Na Hitlera. Dokładnie, no. Tak postraszyć kurwa chuja, nie? O! Jest to, dobra, dawać. Jest ten robak, na którym można farmić czerwone kule. No, jakby zobaczył taki koszmar, to by nigdy już nie poszedł spać. Co nie? Dawaj, dawaj go, dawaj go. Dawaj go. Dobra. Ło, ale mi sypło. Jak mnie wkur, to ja będę jego koszmarem. No, w to nie wątpię. To nie wątpię. Moja droga, w to nie wątpię. Dobra, zbliżamy się do mojego koszmaru, czyli jednego z cięższych bossów. Ta. Och, nioch. Będziemy musieli uczyć się od początku jego ruchów. Oczywiście przed nim jest telefon. Fajnie mówi ten cały gryf. Nie ma co. Chyba jedyny w ekipie, który mówi. Ojej, jak mówię, będziemy musieli się uczyć tego galwanicznego rycerza. On stoi już tam, można go zobaczyć. Jest, on jest właśnie tak przykurwiony. Cieszę się, że przynajmniej, że pierwsze dojście na niego i straciliśmy tylko jedno wskrzeszenie. Ale ja chyba w czwartej misji miałem to samo. Ale to nie jest łatwy przeciwnik, mówię. Tutaj już się zaczną schody i będziemy musieli tak samo jak na tym trzecim bossie uczyć się, uczyć, jeszcze raz uczyć. Jak się ten trzeci boss nazywał? Artemis. Właśnie, ten latający, gdzie go tam ciężko, nie mogłem go pokonać, a później jak już przyszło co do czego, dzięki tobie, Diablico, to... No, tak w 50% dzięki tobie. Nawet i lepiej. To pokonaliśmy go później bez otrzymania jakichkolwiek obrażeń, nie? Teraz cicho i bierz go. No i mamy cutscenkę. Żeby nie było, że nie pokazuję. Nie, te pierwsze cutscenki nam to muszę pokazywać. Hey, I could use a hand. You got it. Tato laska ma najlepszą robotę, kurwa. Tylko siedzi sobie w aucie i jeździ z punktu A do punktu B i przysypia. Nie wiem, laska jakże się wjebała z kanalizacji, ale nawet nie chcę wiedzieć. Zobacz, ja coś chcę? Nie, no raczej nie ma sensu. I tak gra mi się tutaj nie zapisze, i tak mi się nie zapisze. Także nie, darujmy sobie. Darujmy sobie, chciałem tylko pokazać tą cutscenkę. Tutaj będzie kolejna. I owy boss czeka. Malthus, of course, more trouble. Dokładnie. Diablico. To też będzie boss w późniejszej fazie. Też będzie przejeb... No. Oj, lagi. Kochany program do nagrywania. Kawaleria z otchłani. Elder Great Knight. Czyli galwaniczny rycerz. I'll be gentle. Dobrze by było. O, ładnie mu żre.
Ojej. Chyba zapomniałem, że on wali jeszcze. Ej, co on taki łatwy? Ojej. Co to za atak? Uwaga, bo właśnie. Jak spowalnia czas, jesteśmy narażeni na jego ciosy. Trzeba na to uważać. Ale pizgło. Uwaga. Teraz ma duży zasięg. Słuchajcie, spowolnienia czasu. Nie chcielibyście być na tamtej arenie. Jest ta bariera ochronna. Widzicie? Tracę w ogóle. Moje demony po prostu nie atakują wcale, bo są spowolnione, a on atakuje normalną prędkością. Znowu spowolnił czas. Ale dostał w pizdziec. Ej, mi tak dobrze nie szło, kurczę, na Dante Must Die. Czyli moim takim najbardziej wymagającym poziomie trudności. O kurwa, spowolnienie czasu. Ale dostaje w pizdziec. Ej, ja nie wiedziałem. Nie wiem, czemu on jest taki łatwy. Dobra. Spoko. Ojej. On miał fuksa, słuchajcie. Chciałem je spowolnić. Ej, on jest dużo zjebania, patrzcie. Koniec z nim. Nie wiedziałem, że tak łatwo to ogarniemy. On był dla mnie tak ciężkim przeciwnikiem, słuchajcie, na Dante Must Die. Nie wiem, co się stało. Że go pokonam za pierwszym. Cuda. To przez diablicę pewnie. Normalnie. Taką moc mi dała, że rozkurwiam co bossa. To było dobre. Za pierwszym podejściem? No i widzisz, ja jestem i łatwiej idzie. Dokładnie. Moja najdroższa, dokładnie. Kurczę, ja myślałem, że naprawdę spędzę 3 life'y na tym bossie. Nie wiem, co się działo. Jakoś daliśmy radę w miarę. Let's go. Once we are near the Sparta, even I should be able to sense its presence. Okej. Kurczę, jestem mega zaskoczony, naprawdę. Tak się z nim męczyłem na Dante Must Die, czyli trzecim od końca poziomem trudności. No widać, no niestety nie szaleję pod względem rangi, mam najgorszą, ale ciekawe ile ma koni. Ale po prostu no, najważniejsze na tym poziomie trudności, żeby przejść dalej, tak? Kurczę, misja piąta za pierwszym podejściem. To ja chyba nigdy tak nie miałem. Nie no, przeszliśmy tą pierwszą jeszcze za pierwszym podejściem misję, bo ona też była w miarę łatwa. Bardzo ładnie.
Okej, słuchajcie, i tutaj sobie zakończymy dany materiał z gry Devil May Cry 5. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Dzięki wam, że byliście, że poświęciliście swój czas, za łapki w górę. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!